W imieniu społeczności klas trzecich chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania Grodu Pedagogicznemu oraz pracownikom administracji naszej szkoły za trud włożony w naszą edukację. Lecz specjalne podziękowania chcielibyśmy złożyć dla pani dyrektor Jolanty Mor, profesor Anastazji Nędzki, profesor Izabeli Artur, profesora Marka Białonia, profesor Kamili Bielek-Szczotki, profesora Pawła Ciećwierza, profesor Izabeli Czali, pana profesora Pawła Witkowskiego, dla pani profesor Doroty Grochal, profesor Agnieszki Grzyśki, profesor Elżbiety Januszkiewicz, profesor Jolanty Jutrzanki, profesor Aleksandry Kasicy Lewandowskiej, księdza Tomasza Kocjana, profesor Elżbiety Koniecznej, profesor Iwony Kowalskiej, profesor Lidii Krzemień, dla profesor Magdaleny Kubic, profesora Zbigniewa Lechu, pani Agnieszki Litwińskiej-Pruciak, profesor Izabeli Machnickiej, profesor Dorocy Namiałkowskiej, dla pani profesor Joanny Mazurek, profesor Katarzyny Obrochty, profesor Pauliny Opoki, profesora Wojciecha Palucha, dla pani profesor Grażynki Październy, dla profesora Sebastiana Kontusa, profesora Jacka Pruciaka, dla profesor Anny Ptaszyńskiej-Zawis, profesor Krystyny Pytli, dla profesora Przemysława Raczyńskiego, para Marta Ryba i Juana Verdú-López, profesor Anny Richter, profesora Wojciecha Rusinka, profesor Joanny Rygiewskiej, profesora Tomasza Smolnika, profesor Krystyny Sojki, dla pani profesor Aleksandry Mostyńskiej-Solarczyk, pani profesor Jadwigi Suzańskiej, profesor Ewy Staniec, profesora Henryka Szantuli, Anny Wojtowicz Musiał, dla pani profesor Małgorzaty Woźnicy, księdza Jerzego Wójcika, profesor Anny Ziaj-Wójcik, profesora Pedro Werder, profesor Agnieszki Bujak, pani profesor Beaty Skwary, dla pani profesor Jadwigi Kostki, pani Ani Schades, pani Gabi Jelibek, pani Małgorzaty Kluskiej, pani Sylwii Kokot, za mnóstwo cierpliwości, za to, że zawsze pani bezwierzyła, za wyrozumiałość podczas lekcji języka niemieckiego, po prostu za wychowywanie. Za ogromny wkład w moje przyszłe życie. Za szlifowanie naszego koszykarskiego rzemiosła. Za to, że mnie pani nie zabiła za te wszystkie spóźnienia. Za liczne kwasy i brak zasad na zajęciach z chemii. Za to, że po dwóch latach hiszpańskiego właśnie z panem maniana śni mi się od samego rana, tak właśnie. Za to, że Marlena wie w końcu, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. 15 lipca 1460. Za wzbudzenie we mnie zamiłowania tego pana Brywu oraz za to, że przez 3 lata miałem okazję podziwiać prawdziwą męską brodę. Za pasjonujące dyskusje o polskiej polityce i karierze byłego sportowca. Za będą zmiany. Za dystans do siebie i inspirujące wycieczki. Za uświadomienie mi, że Delta nie jest panaceum na wszystko. Za pokazanie nam, w której ławce siedział Kamil Dyrucho. Za to, że wzbudził pan we mnie miłość do fitnessu i że wreszcie ktoś nauczył mnie tańczyć. Za to, że pokazał mi, gdzie znajduje się port USB. Za marsz, którą poleciła mi pani przed studniówką. I za przywrócenie wiary w język angielski. Dokładnie. Kiełbie, bełbie. Por descubrir nuestros talentos artísticos. Gracias por contarnos las historias sobre las ovejas, eucalipto y las vacas de tu tío. Za genialny plan treningowy. Za uśmiech bez szczypty i rąk. Za to, że był pan taki przystojny. Za to, iż pokazał mi, że słowacki wielkim poetą był. Za skuterki w rąby. Za niezapomniane wycieczki. Za wszystko. Za to, że pozwalała mi czytać książki pod ławką. Za to, że nigdy nie zrobił niezapowiedzianej kartkówki. Za to, że kartkówki mieliśmy co drugą lekcję. Za to, że po prostu był. Trust in all love. All love is gone. Used to be so easy. I never even tried.